Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo, choć wiem, że to jest jakby stały termin, ale że dość późno wieczorem, w dzień poprzedni, zechcieliście przyjść na to spotkanie. Rozumiem, że jednym z powodów zainteresowania tą tematyką jest burzliwy charakter sporu, jaki odnowiony został w ostatnich dniach wokół sprawy tajnego współpracownika o kryptonimie Borek, ale przecież kiedy planowaliśmy to spotkanie, no nie przewidywaliśmy absolutnie, że wybuch tych emocji, które już przecież pamiętam i znam dobrze sprzed lat kilku, a potem sprzed lat dwudziestu kilku, bo mam tutaj na myśli dwie fazy tego sporu, 92 rok, kwestia obalenia rządu Jana Olszewskiego i próby przeprowadzonej wtedy lustracji. No i potem rok 2008, publikacja książki panów Węckiewicza i Gontarczyka, w której byłem jednym z dwóch wewnętrznych recenzentów dopuszczających ją do druku. No, w następnym roku publikacja mojego magistranta, pana Pawła Zyzaka, także poświęcona prezydentowi Lechowi Wałęsie i burze, jakie tamte publikacje wzbudziły. Otóż myślę, że warto spojrzeć na tę historię, która dzisiaj tak bardzo nas wciąga i dzieli, z pewnej perspektywy, perspektywy sporów o historie, które mają bardzo duże znaczenie dla nie tylko naszego spojrzenia wstecz, ale dla naszej przyszłości. Tak się składa, że mam zaszczyt od kilku miesięcy wchodzić w skład Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i koordynować w niej zespół kilkuosobowy nazwany Kultura, Tożsamość i Polityka Historyczna. Czułem się tym zobligowany, także przygotowując dwa spotkania duże Narodowej Rady poświęcone polityce historycznej, żeby zastanowić się głębiej nad tym pojęciem, nad stosunkiem wspólnoty politycznej do przeszłości. I choć oczywiście jest to temat moich zainteresowań od wielu lat, właściwie od studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w końcu lat 70., to teraz systematycznie jakby ta moja myśl starała się ogarnąć to zjawisko i sięgając do opracowań najnowszych syntez stosunku wspólnot ludzkich do historii, no jakby pewne mechanizmy, pewne, jeśli nie mechanizmy, to w każdym razie powtarzalne zjawiska w tym zakresie mogłem odnaleźć. Począwszy od pierwszych wspólnot ludzkich, które stworzyły historię, czyli stworzyły pismo i przedstawiały zarazem w nim nie tylko rachunki ekonomiczne, bo to było pierwsze, ale także właśnie refleksje o własnej historii. Ukształtowały się te relacje między władzą a przeszłością w sposób następujący. Otóż po pierwsze, władza stara się przedstawić przeszłość w taki sposób, by no, samej wypaść korzystnie, prawda, że prowadzi przeszłość do tego aktualnie obowiązującego systemu ustroju władzy. Tego rodzaju interpretacje można było znaleźć już w cywilizacjach Międzyrzecza i w starożytnym Egipcie. To oczywiście najprostsza, najbardziej podstawowa, elementarna, typowa reakcja na przeszłość ze strony tych, którzy sprawują władzę. Drugi krok jest trudniejszy, bo trzeba odnieść się do zastanych już wyobrażeń, symboli, które na temat przeszłości ma społeczność. Trzeba spróbować zmierzyć się z tym dziedzictwem pamięci historycznej, które już jest w społeczeństwie. Albo je zmienić, albo je w jakiś sposób skorygować, albo zwalczać. I z tego rodzaju praktykami również mamy do czynienia od 5000 lat. Podstawowe jakby sposoby porządkowania historii z punktu widzenia władzy w takim
właśnie w bardzo długim wymiarze widziane, kształtują się w sposób znów nieskomplikowany i wart przytoczenia z punktu widzenia, proszę się nie obawiać, nie pozostaniamy w cywilizacji międzyrzecza 5000 lat temu, przejdziemy szybko do naszych czasów. Otóż ten pierwszy sposób polega na tym, by ulokować to, co dobre, wzory dobrego w odległej przeszłości, takiej, do której nie sięga bezpośrednio, albo rzadko sięga bezpośrednia pamięć ludzi żyjących w danym momencie. Natomiast to, co złe, to, co krytykujemy, ulokować w przeszłości niedawnej, tej, którą pamiętamy i którą nowa władza ma przezwyciężyć, prawda? Pamiętamy to z okresu nam bliskiego, przynajmniej mnie bliskiego, no bo urodziłem się w czasach PRL-u, a mianowicie z polityki historycznej komunistów. Trzeba było jakoś nowej władzy ustosunkować się do takich symboli jak Kościuszko, jak Mickiewicz, niejako odłupać prawdziwą, starą głowę tym symbolom i przyprawić nową. A tam, gdzie się nie dało przejąć symboli starych, no, zakazać ich, jeżeli można tak powiedzieć, używania, zakazać ich nawiązań do nich, jakby obłożyć klątwą pewne zjawiska z przeszłości, które nie pasowały, nie odpowiadały politycznemu zamówieniu nowej władzy. Otóż z tego punktu widzenia właśnie chcę się przyjrzeć temu, co działo się z Polską po 1989 roku. Kilka czynników tutaj jest wartych naprawdę spokojnego rozważenia. Pierwszy to oczywiście, no, musieliśmy się zmierzyć z dziedzictwem komunistycznym. Z faktem, że niemała część nas, naszych współobywateli, wspierała ten system czynnie i była zaangażowana w jego utrwalanie, czasem przy pomocy metod najbardziej brutalnych, metod, które zasługują z moralnego punktu widzenia w oczywisty sposób na potępienie. A więc było jakieś dziedzictwo zła w komunizmie. Trudno temu przeczyć i tutaj nie ma powodu się nad tym rozwodzić. Przyjmujemy to jako pewnego rodzaju oczywistość. A jednocześnie sam sposób przeprowadzenia zmiany władzy polegał na tym, że zgodzono się niejako w imię rozsądku politycznego, w imię przekonania, że inna droga będzie bardziej niebezpieczna. Nie oceniam w tej chwili samego mechanizmu zmiany, oceniam jego skutki. Zgodzono się na taki sposób zmiany systemu władzy, który w nowej rzeczywistości nam, mieszkańcom III RP, przypisał status nie ludzi wolnych, tylko wyzwoleńców. To znaczy otrzymaliśmy wolność z łaski poprzednich panów. Nie pokonaliśmy ich, nie wyzwoliliśmy się sami, ale panowie PRL łaskawie udzielili nam zgody na status wyzwoleńców w zamian za zabezpieczenie swoich częściowo ograniczonych już teraz po 1989 roku praw. Otóż częścią tych praw było, jak się okazało, prawo do historii, prawo do przeszłości. To prawo sprowadzało się, jeżeli można tak powiedzieć, do założenia, że o wielu zbrodniach, o wielu złych rzeczach lepiej nie mówić. No bo prowadziłoby to do rozliczeń, co zostało no, bardzo mocno uwypuklone przez część zwolenników tego układu nadającego nam status wyzwoleńców. Zostało przedstawione w postaci no, rysowania takich bardzo gwałtownych scenariuszy alternatywnych. Jeżeli się na to nie zgodzimy, jeżeli przejdziemy do rozliczeń, no to rozpęta się piekło, polskie piekło. To hasło padło rzeczywiście w 1989 roku z ust nieżyjącego już świętej pamięci premiera Tadeusza Mazowieckiego i zostało, na pewno nie w tej intencji przez niego wygłoszone, ale zostało przez aparat propagandowy rodzącej się III RP rozmuchane do rozmiarów, no właśnie daleko zapewne poza te intencje wykraczających, a mianowicie takich, które były jakby przestrogą przed zwrotem do historii. Nie wracajmy do historii, bo tam czeka nas tylko polskie piekło. To, co było w punkcie wyjścia, refleksją nad wyłącznie
można tak powiedzieć, złymi skutkami dla elit PRL, rozliczeń z tym okresem PRL-owskim zostało błyskawicznie poszerzone na znacznie większy obszar, a mianowicie na pamięć o polskiej przeszłości. Zostawmy w ogóle polską przeszłość, bo polska przeszłość to jest polskie piekło. I tu sięgnę do cytatu jednego z głównych doradców premiera Tadeusza Mazowieckiego, piszącego mu przemówienia, o czym wspomina w niedawno wydanych pamiętnikach. Mam tutaj na myśli profesora Marcina Króla. W 1991 roku, wprowadzonym przez siebie piśmie Respublika Nowa, profesor Marcin Król napisał tak: Polska w swej najnowszej historii liczącej 200 lat krajem normalnym nie była, więc po to, żeby stać się krajem normalnym, Polska musi zapomnieć samą siebie. Musimy zapomnieć sami siebie, musimy zapomnieć, kim byliśmy, jaka była nasza przeszłość, bo tam jest tylko nienormalność. Oczywiście wiemy, że 4 lata wcześniej, dzisiaj wiemy, na łamach miesięcznika Znak w listopadzie 1987 roku ukazał się w szeregu innych bardzo interesujących esejów zamówionych przez redakcję tego katolickiego miesięcznika. Esej młodego absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego Donalda Tuska, który w tymże właśnie eseju zawarł swoją diagnozę, iż polskość to nienormalność. I ona jest zbieżna właśnie z tym rozpoznaniem Marcina Króla. Nie, mówiąc kolokwialnie, czepiam się w tej chwili Donalda Tuska, nie chcę spłycać jego wypowiedzi. To był stosunek do przeszłości pełen przestrogi. Polska przeszłość jest zła, polska przeszłość jest polskim piekłem. Nie odwracajmy się w tę stronę, lepiej odkreślmy to grubą kreską. Znów wracam do pewnego symbolicznego stwierdzenia, które wtedy w 1989 roku padło. Z punktu widzenia pana, który przekazywał część odpowiedzialności za Polskę, część władzy, hasło grubej kreski było niezmiernie ważne, no bo zapewniało bezkarność. No jak wiemy, za wiele, zdecydowaną większość zbrodni popełnionych w okresie PRL-u nie spotkała sprawców tych zbrodni żadna praktycznie odpowiedzialność karna. Nie tylko, nie spotkała nawet, można tak powiedzieć, kara publicznego potępienia, ponieważ ogromna kampania przeprowadzona zaraz po 1989 roku z użyciem Tygodnika Powszechnego, jego dziennikarzy, którzy przeprowadzali te wywiady z generałem Kiszczakiem, generałem Jaruzelskim, Jerzy Urban zaczął gościć na łamach Tygodnika Powszechnego, przez jego dziennikarzy wypytywany w każdym razie, może nie był w tygodniku, przepraszam, nie chcę tutaj przekłamać, ale mam na myśli panów Beresia i Burnetkę, redaktorów Tygodnika Powszechnego, którzy te wywiady przeprowadzali. To wszystko tworzyło taki obraz, zgodnie z którym, no, jeżeli można tak powiedzieć, to są ludzie honoru. To są ludzie, którym mamy ogromnie wiele do zawdzięczenia. Generał Kiszczak, generał Jaruzelski. I co najwyżej możemy się pięknie dzielić w społeczeństwie polskim, tak mniej więcej pół na pół. Jedni uważają, że generał Kiszczak ma więcej zasług niż Blin, czy generał Jaruzelski, drudzy odwrotnie. Ale no to jest normalny taki podział. Mniej więcej na pół jesteśmy podzieleni. Przyszły także od nowego rządu dyspozycje dla telewizji. Przypomnę, na czele Radiokomitetu stanął także już niestety nieżyjący, wybitny tłumacz, krytyk literacki Andrzej Drawicz. Później się niestety okazało, że był bardzo czynnym, tajnym współpracownikiem. Ale to nie z własnej inicjatywy, chyba tylko z polecenia właśnie rządowego, przyjął zasadę już przy pierwszym, można tak powiedzieć, sprawdzianie funkcjonowania nowej telewizji, a więc 13 grudnia roku 89, że w rocznicę stanu wojennego, że będziemy pokazywać tak tę rocznicę i tak stan wojenny, żeby rację rozdzielić równo między tych, co strzela, i tych, do których strzela. I tak to mniej więcej jakby w narracji oficjalnej prowadzonej przez telewizję, przez Gazetę Wyborczą, później przez nowe telewizje prywatne, które powielały jakby te narracje, utrwaliło się
że no, byliśmy podzieleni po różnych stronach, racje są różne. Tak jakoś to jest. Otóż w wymiarze praktycznym służyło to, jeszcze raz to powiem, bezkarności, nieodpowiedzialności tych, którzy stworzyli system przestępczy, system zbrodni. Towarzyszyło temu także hasło, że trudno rzucać kamieniem w takich ludzi jak generał Jaruzelski, czy generał Kiszczak, czy bezpośredni wykonawcy, bezpośredni zbrodniarze, którzy po prostu zabijali ludzi, albo zabijali kłamstwem prawdę, ponieważ wszyscy byliśmy, którzy żyliśmy w PRL-u, jakoś w to zaangażowani. No więc jakże to tak można? To hasło było upowszechniane, że wszyscy byliśmy, przepraszam za cytat, umoczeni. A zatem nikt nie ma prawa rzucić kamieniem w tych, którzy nas moczyli. Mówię o tym dlatego, że wszystkie te hasła wracają teraz do nas. No, czytam wczoraj chyba, prawda, taki spór pana Kerusa, Barda, opozycji przedsierpniowej, a potem Solidarności, który właśnie protestuje przeciwko stwierdzeniom, już nie pamiętam czyim, kogoś z uczestników sporu o Lecha Wałęsę w ostatnich dniach, że przecież, tak, pana Jana Rulewskiego, o tym, że przecież wszyscy byliśmy jakoś zaangażowani w ten system. Otóż to wszystko już było, to wszystko od 1989 roku się powtarza, wszystko ma swoją funkcję, ale bynajmniej nie ogranicza się tylko do funkcji politycznej, do ochrony właścicieli PRL-u, którzy dopuścili do właścicielstwa III RP wybranych przez siebie ludzi. Nie, to ma znacznie głębszy sens i jest w związku z tym znacznie trudniejszym zjawiskiem do przezwyciężenia. Otóż jednocześnie z tymi partykularnymi, politycznymi, postkomunistycznymi zaszłościami, które wpływały na nasz stosunek do historii, lansowany przez media i zmieniany także przez szkołę, trzeba powiedzieć. Ograniczanie nauki historii, które skumulowało się w ostatnich latach, to już za prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. Praktycznie rzecz biorąc, po reformach, to już jakby, żeby skonkludować ten wątek, bo to zostało obliczone, podsumowane przez dydaktyków. Po reformach pani minister Hall w cyklu nauki historii od szkoły podstawowej do końca szkoły średniej zmniejszono liczbę godzin historii równo o połowę w stosunku do tego, co było w roku 90. Bo to jest dramatyczna zmiana, to jest ogromna skala zmiany, prawda? Świadome ograniczenie dostępu, a nawet powiedziałbym przymusu szkolnego wobec dzieci, by zapoznawały się z historią jako ważną częścią wiedzy o świecie, o rzeczywistości, zarazem ważną częścią tożsamości obywatelskiej, tożsamości związanej z przynależnością do pewnej wspólnoty historyczno-kulturowej, to no, ma jakieś konsekwencje, prawda, tak drastyczne ograniczenie. Ale nie wynika ono tylko z, jeszcze raz to powtórzę, z tych relacji między PRL-em a III RP. To ma także swoje korzenie głębsze, związane z przemianami cywilizacyjnymi, cywilizacji zachodniej. Jedziemy w jednej dziurawej łódce z całą cywilizacją zachodnią w tym względzie. Rzeczywiście, następuje częściowy, choć nie wszędzie równomierny, nie wszędzie, powiedziałbym, w takich samych formach przebiegających z tą samą intensywnością, odwrót od świadomości historycznej. I możemy się tym martwić, ale walczyć, wierzgać przeciwko Ościeniowi nie jest łatwo, przemian cywilizacyjnych. Otóż mechanizm ten, tych przemian jest na tyle głęboki, że nie przeanalizujemy go tutaj w pełni, ale najkrócej mówiąc, wiąże się on z przemianami ekonomicznymi, z przemianami związanymi z mobilnością ludzi, idei, pieniędzy i z potrzebami rynku, które kształtują się w ten sposób, że dziś rynkowi, a rynek rządzi światem dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebni są konsumenci, którzy nie mają stałej tożsamości.
Bo konsument, który ma stałą tożsamość, jest z jakiegoś miejsca, jest do niego przywiązany, wie kim jest, wie jakie ma potrzeby, stabilne. Taki konsument nie da sobie mówić, że by co chwilę wybierał siebie na nowo, a więc wybierał dziś Coca-Colę, jutro coś innego, prawda, albo nawet za godzinę coś innego. Reklama potrzebuje człowieka bez właściwości, któremu można mówić wszystko. Reklama, która nie służy samej sobie, ale służy właśnie samonapędzającemu się mechanizmowi rynkowemu. Drugim elementem jest zmiana sposobu komunikowania między ludźmi. Cywilizacja pisma, wymagająca pewnego zatrzymania, ogarnięcia nieco większej całości refleksją, na przykład całej strony, zostaje zastąpiona cywilizacją obrazka, albo jeżeli pisma, to tego, które mieści się na małym ekranie telefonu komórkowego. Cywilizacja, jeżeli już pisma, to SMS-u. Ona zmienia postrzeganie rzeczywistości. Młodszy pokolenia, oczywiście starsi, jeśli czytają, czytają nadal książki. Ale to jest inny sposób komunikowania czy odbierania tekstu, prawda? Jeżeli czytamy książki, a inny, jeżeli ograniczamy się do tego, co widzimy na ekranie telefonu komórkowego. Oczywiście to jest także przyspieszenie tej zmiany obrazków migocących najpierw w telewizorze, no a potem na ekranach komputerów, mówię chronologicznie, w rozwoju cywilizacji obrazkowej XX, XXI wieku. One migają coraz szybciej. Prawda? Skracanie komunikatu, co także w wyborach widać. Coraz mniej czasu jest na rzeczową dyskusję, przedstawienie programu. Są hasła, coraz krótsze hasła, klipy wyborcze, które im krótsze, tym oczywiście mogą być bardziej efektywne, ale niestety tym mniej merytoryczne są. To nie jest zjawisko polskie, to jest zjawisko światowe, całej cywilizacji zachodniej przynajmniej. Wymieniam tylko jego parę przykładów, nie analizuję, bo nie ma na to czasu, ale skutki są takie, że bardzo wielu ludziom, nie w Polsce tylko, ale na świecie, wydaje się, że historia przestaje mieć jakikolwiek sens, przestaje być potrzebna, staje się obciążeniem, ciężarem, jeżeli nie piekłem, nie każdy tak na to patrzy, to po prostu czymś niepotrzebnym, zbędnym odrzucamy jak balast, który trzymał nas w przeszłości, a my przecież chcemy w przyszłość, chcemy z postępem, z nowoczesnością, a więc im mniej historii, tym bardziej lekko pobiegniemy lekkim krokiem w tę wspaniałą przyszłość, nowy, wspaniały świat. To wszystko składa się na obraz, w którym, można tak powiedzieć, o świadomość historyczną spieramy się mocno, dlatego, że walczymy o kurczącą się kartkę papieru, można by tak powiedzieć. To znaczy o kurczący się elektorat ludzi, dla których przeszłość jest ważna. Nigdy oczywiście tak nie było, że wszyscy w danym społeczeństwie przeżywali równie mocno historię. Zazwyczaj tak było, że dla większości przeszłość, ta głębsza kulturowa przeszłość nie miała żadnego znaczenia. Albo co najwyżej jakieś śladowe obyczajowe. Ale od stopnia przeżywania, intensywnego przeżywania tej przeszłości zbiorowej, kulturowej zależała zawsze siła wspólnoty. Jeżeli elity były dostatecznie silne, zakorzenione w społeczeństwie, elity niosące tę pamięć, tę tożsamość, to taka wspólnota przetrwała. Dam dwa przykłady ze starożytności i obiecuję już więcej do starożytności nie wracać. Herodot opisuje, czyli ojciec historiografii, ojciec pojęcia historia, tak jak my je rozumiemy, odczytywanego, 2500 lat temu piszący swoje historie, opisuje dzieje pewnego plemienia Kimerów na pograniczu Azji i Europy, które stanęło wobec zagrożenia najazdem potężnego sąsiedniego plemienia Scytów, o którym większość z nas już słyszała. Opisuje Herodot, jak w plemieniu Kimerów odbyła się debata przed tym spodziewanym najściem Scytów. Co robić? No przecież Scytowie są silniejsi od nas. Większość społeczeństwa odpowiedziała przenieść się, uciekać, odejść stąd. No bo chcemy przeżyć, prawda? Mniejszość, arystokracja, jak ją określa
Herodot uznała, że musimy walczyć, bo w tym miejscu tyle dobra nas spotkało. Tak wiele ważnych wspomnień nas łączy z tą ziemią, gdzie toczyła się nasza historia. I zginęli. Ci, którzy odeszli, nie zabrali ze sobą pamięci. Pamięć nie była dla nich ważna. Przypomniała mi się ta historia i dlatego ją przytaczam, że przecież niedawno, zaledwie 1,5 roku temu, przez nasze media przetaczała się dyskusja z udziałem celebrytów i postaci życia politycznego i ekonomicznego, co zrobimy, jeżeli wojna zapuka bezpośrednio do naszych bram, bo toczyła się wtedy dość gorąca wojna rosyjsko-ukraińska. I wypowiadali się różni celebryci, między innymi pan Rosati, jeżeli dobrze przypominam sobie, mówił, że najlepiej byłoby, i on to zrobił, wyjechać do Australii. No nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd do Australii w przypadku zagrożenia Polski, więc inni mówili ogólniej, znani piosenkarze czy piosenkarki, no uciekać stąd, przecież nie będziemy tacy głupi, żeby tutaj się bronić przed Rosją, czy przed kimkolwiek innym, kto tu przyjdzie nam zagrozić. To była jakby lansowana, podkreślana postawa, to jest jedynie zdrowa reakcja, uciec przed zagrożeniem, odejść. Otóż jest to reakcja zrozumiała po ludzku i każdy z nas nie wie, jakby się zachował w takiej sytuacji rzeczywistego, dramatycznego wybuchu, ale konsekwencje są znane. Wspólnota znika, jak wspólnota Kimerów zniknęła z dziejów, jeżeli tylko taka reakcja zostaje. Albo wspólnota przetrwa, nawet wspólnota słabsza. Jeżeli pamięta o tych, którzy walczyli, pamięta o swojej ofierze i w rozproszeniu niesie tę pamięć, tak jak to zrobiła wspólnota żydowska, która położona była geopolitycznie, powiedziałbym, jeszcze gorzej niż Polacy w drugim tysiącleciu po Chrystusie. No bo zawsze Żydzi w starożytności położeni byli między wielokrotnie potężniejszymi od siebie imperiami. Babilońskim, egipskim, asyryjskim. Ale przetrwali, mimo rozproszenia, bo nieśli w sobie pamięć swojej ofiary. Nieśli w sobie pamięć znaczenia tej ofiary, poniesionej w walce o istnienie wspólnoty żydowskiej. I to właśnie jest jakieś zagadnienie, które dzisiaj staje przed tymi, którzy spierają się o to, czy warto pamiętać, czy potępić przeszłość, czy odwrócić się od niej, czy ulec temu trendowi, który uznajemy za nieuchronny cywilizacyjnie, a więc machnąć ręką na przeszłość, przyszłość nas wzywa, a historia jest tylko obciążeniem. To jest właśnie stawką, przetrwanie naszej wspólnoty. I w tym kontekście trzeba wprowadzić jeszcze jeden element, który występuje moim zdaniem bardzo mocno w naszych debatach historycznych ostatnich 20 paru lat. Otóż po stwierdzeniu, że nasza historia jest jakoś zła, krzywa, garbata, polskie piekło tam czeka, wstecz, że trzeba to odgrodzić grubą kreską, pojawiła się bardzo szybko równoległa, silna, sprzeczna z tym narracja. Nie. Polską historią trzeba się zająć. Trzeba się zająć, żeby uderzyć się w piersi. Musimy poznać wszystkie nasze historyczne zbrodnie. Musimy poznać, jak ohydna była polska historia, bo tego jeszcze nie wiemy. Wmawiano nam, że była dobra, wspaniała. To musimy oczywiście wyrzucić na śmietnik. Natomiast nie możemy poprzestać na odkreśleniu od przeszłości grubą kreską naszego dnia dzisiejszego. Musimy przepracować naszą historię, to jest język Freuda, czyli przypomnieć sobie, odpomnieć zbrodnie, jakie popełniała nasza wspólnota na rozmaitych uciśnionych mniejszościach. Mówiła o tym niedawno za pośrednictwem Polskiego Radia, w pewnym skrócie pewnie to była nadużyta wypowiedź, znana pisarka pani Olga Tokarczuk. Notabene przeczytałem niedawno jej ogromną powieść Księgi Jakubowe, w której występuje też często chyba Jasna Góra roku 1768 Konfederacji Barskiej, ale wyłącznie z perspektywy uwięzienia tutaj na Jasnej Górze Jakuba Franka. I rzeczywiście uderzyło mnie wprost wypowiedziane przez autorkę, choć ustami jednego z bohaterów, stwierdzenie, że Katarzyna miała rację, próbując narzucić
tej ciemnej Polsce w 1768 roku tolerancję. To jest spojrzenie jakieś na historię Polski. Identyfikacja, no nieoczekiwanie ze światłym programem Katarzyny Wielkiej, która co prawda we własnym kraju nie pozwoliłaby nawet na cień tolerancji, o czym autorka nie wspomina, natomiast wzywała do zrównania w prawach innowierców Rzeczpospolitej. Rzecz jasna nie po to, żeby wprowadzać tutaj oświecenie, tylko po to, żeby zniszczyć Rzeczpospolitą i podzielić wewnętrznie. Otóż tego rodzaju, no, powiedziałbym, narracja, jak się to dzisiaj mówi, czyli opowieść o polskiej przeszłości, skumulowała się w postaci, w osobie, która w ostatnich dniach, tygodniach znów budzi pewne emocje, mianowicie w działaniach pana Jana Tomasza Grossa. No tutaj szczególnie mocno wybrzmiały podsumowujące jego wieloletnie wysiłki słowa z wywiadu, który powielił tygodnik Die Welt we wrześniu ubiegłego roku, słowa o tym, że Polacy wymordowali w czasie II wojny światowej więcej Żydów niż Niemców. Naprawdę diabelskie sformułowanie, bo wprowadza nas w liczenie, w którym mamy udowodnić, że zabiliśmy kogoś więcej niż drugiej grupy, prawda? Znaczy mamy być dumni z tego, że zabiliśmy więcej Niemców jednak niż Żydów. Co jest, no jakby, jeszcze raz to powtórzę, moim zdaniem prawdziwie diabelskim trikiem. Poza tym, że jest oczywiście kłamstwem historycznym, no niesłychanie zuchwały, ale wypełniający, można powiedzieć, no, z naddatkiem i wyjątkowo jaskrawo ten program przepracowania polskiej historii. Mamy się uczyć historii po to, żeby uczyć się wstydu za własną wspólnotę. I to oczywiście ma swoje korzenie wewnątrz, że tak powiem, polskie, to zjawisko. Ono sięga kompleksów, które datują się od czasów oświecenia, właśnie od XVIII wieku, od przekonania, że no, niestety no, u nas wszystko było złe, gorsze, oparte na wyzysku. I był wyzysk, było wiele rzeczy gorszych. Historia krytyczna jest nam potrzebna, to mówię bez żadnej ironii, to jest część pracy historycznej. Musimy zdawać sobie sprawę z naszych błędów, żeby ich próbować mniej popełniać współcześnie i w przyszłości. Ale jednocześnie to rozliczenie historyczne, które nam się proponuje, nie prowadzi do jakiejś wizji utrwalenia naszej tożsamości historycznej, ale do jej destrukcji i zastąpienia inną tożsamością. Bowiem ta krytyczna, hiperkrytyczna, fałszywie krytyczna, bo wyolbrzymiająca pewne rzeczywiste zjawiska historyczne do rangi jedynego wspólnego mianownika, który ma nas łączyć, wspólnika winy, przepraszam, mianownika, wspólnego mianownika winy. Otóż ona jest połączona ze zjawiskiem ogólnoeuropejskim, z projektem europejskim i to trzeba. To jest właśnie ów dodatkowy kontekst, który trzeba wprowadzić. Otóż my wychodziliśmy z okresu PRL-u w momencie, kiedy jednoczyła się Europa Zachodnia na nowym poziomie od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a więc wspólnot o charakterze ekonomicznym. Nowy etap integracji właśnie na progu lat 90. został osiągnięty w postaci Unii Europejskiej, która miała pewien projekt kulturowo-tożsamościowy także u swoich podstaw i mamy. Podsumowaniem tego projektu było stanowcze, bezwzględne wyrugowanie jakichkolwiek wzmianek o wkładzie pozytywnym chrześcijaństwa w rozwój Europy przy debacie nad preambułą do tzw. Konstytucji Europejskiej w roku 2001. Przypomnę ten paradoks, że wśród tych, którzy upominali się o wprowadzenie pozytywnej wzmianki o chrześcijaństwie, byli prezydent Kwaśniewski i premier Miller. No bo byli delegatami Polski i taki tutaj był konsensus, że jednak trzeba coś wspomnieć o chrześcijaństwie, choćby półgębki. Ale zostali przegłosowani w kręgu Europy. Nic dobrego z chrześcijaństwem się nie wiąże. Ale nie tylko z chrześcijaństwem. Nie wiąże się nic dobrego z żadnym dziedzictwem narodowym. Żadnym, nie tylko polskim, ale też niemieckim. No tu możemy się zastanawiać, może są pewne powody,
do takiego ujęcia, choć uważam je na pewno za zbyt radykalne. Francuskim i tak dalej, prawda? Otóż podsumowaniem jakby tej polityki europejskiej, polityki historycznej, świadomie realizowanej przez potężne instytucje europejskie. W jakim sensie potężne? Na przykład jest system grantów naukowych. Jest system wymiany studentów. One wszystkie nie są systemami wybranymi z wartości, z pewnego systemu widzenia rzeczywistości. One wszystkie są nakierowane na to, żeby uczyć tych, którzy w nim uczestniczą, że to, co tworzy narody, jest przeszkodą. Jest przeszkodą do lepszego porozumienia, zrozumienia w ramach większej wspólnoty międzyludzkiej, jaką oferuje nowa Europa. Europa, która wyłania się ze zgliszcz wszystkiego, co było złe wcześniej. Ze zgliszcz, które zostawia po sobie stara Europa w 1945 roku. Nic nie było dobrego przed 1945 rokiem. Co ciekawe, nawet oświecenie nie jest wspominane, no, wcześniej, że tak powiem, w kręgach liberalnych, mocno podkreślane dziedzictwo rewolucji francuskiej. Nie, zaczynamy od 1945 roku, to jest punkt zero. Nic dobrego wcześniej nie było. Co Europa ma pamiętać? To wyliczył pewien wybitny niemiecki kulturolog Klaus Leggewi w takiej koncepcji siedmiu kręgów europejskiej pamięci. To jest sześć kręgów negatywnej pamięci, czyli tego, co każdy Europejczyk powinien się wstydzić. I tego jakby naucza Bruksela, naucza Strasburg, naucza Parlament Europejski. Stara się jakby tego rodzaju wizję rzeczywistości upowszechniać nie w Polsce tylko, ale w innych krajach europejskich. A więc po pierwsze pamięć Holokaustu, wielkiej zbrodni, która dokonała się na terenie Europy w czasie II wojny światowej. Jak najsłuszniej, że tak powiem, kultywowana pamięć. Ponieważ doszła do Unii Europejskiej grupa krajów, które miały także inną traumę, jak się to dzisiaj mówi, zbrodni komunistycznych, dopuszczono niejako po pewnym procesie negocjacji drugą pamięć traumy posttotalitarnej, którą streszcza hasło GUA. To nie są pamięci równorzędne w tej oficjalnej pamięci europejskiej, choć obydwa mają swój Europejski Dzień Pamięci, 27 stycznia, oczywiście związany z rocznicą tak zwanego wyzwolenia obozu w Auschwitz, mówię tak zwanego, no bo wiemy, że Armia Czerwona nie przyniosła wyzwolenia w pełni, ale jednak natychmiast został zainstalowany nowy, inny, łagodniejszy, ale jednak obóz na terenie Oświęcimia. I 23 sierpnia, data, która później została dołączona do tych Dni Europejskiej Pamięci, ale warto zwrócić uwagę, 23 sierpnia nie jest obchodzony w żadnym z krajów zachodniej Europy. Nie jest tam wspominany, nie, mimo że on formalnie obowiązuje, praktycznie nie istnieje w takich krajach jak Francja, w Niemczech Zachodnich, w Hiszpanii, itd. itd. Ale jest drugi krąg Europejskiej Pamięci dopuszczalnej GUE. Trzeci krąg europejskiej pamięci – wojny. Wszelkiego rodzaju wojny dla Europy Zachodniej to jest bardziej może pierwsza wojna światowa, dla naszej części może bardziej druga wojna światowa, ale w każdym razie wojny jako straszliwe nieszczęście. Znów kolejny powód do wstydu, do lekcji takiej pamięci nigdy więcej, prawda? Przestroga. Słusznie, na pewno. Wojny to straszne dziedzictwo. Czwarty krąg europejskiej pamięci obowiązującej w Europie to jest krąg, jak wylicza Klaus Leggewi, związany z dziedzictwem wypędzeń. To jest oczywiście specyficzny wkład niemieckiej polityki historycznej, która stara się zrelatywizować zbrodnie Holokaustu, a przede wszystkim niemiecki udział w tej zbrodni, nie tylko takimi technikami jak upowszechnianie terminu polskie obozy koncentracyjne. Notabene tu od razu podpowiadam, no, taki trop, jak można z tą sugestią walczyć. Czy ktoś słyszał o austriackim obozie koncentracyjnym? Przecież na terenie Austrii albo na terenie Bawarii. Także były potężne obozy. Czy ktoś słyszał o bawarskich obozach koncentracyjnych? Polska sędzina 2 lata temu we Wrocławiu wydała wyrok oddalający, znaczy wyrok, oddaliła pozew w sprawie zgłoszonej przez jednego z obywateli Polski przeciwko jednemu
z jednej z gazet, która użyła określenia Dachau polski obóz koncentracyjny. Sędzina użyła tego argumentu, że przecież wiadomo, że dziennikarz miał na myśli, że obóz był położony na terenie Polski. No niestety nie tylko nauka historii, ale również nauka geografii jest świadomie ograniczana w Polsce. No można powiedzieć, w najśmielszych snach imperialistów polskich nigdy Dachau nie wyobrażaliśmy sobie jako leżącego na terenie Polski. Ale tak to, prawda, działa. A więc pytajmy, czy są austriackie albo bawarskie obozy koncentracyjne? No i może pytajmy, a kto kierował tymi obozami? I tu czeka Państwa niespodzianka. Nie Niemcy, Austriacy. Nie. Pytam teraz serio o narodowość. Nie, naziści to jest oficjalna wersja i w podtekście wiadomo, że może to są Polacy. Ale ja teraz serio mówię. Kierownictwo największych obozów zagłady ulokowanych na ziemiach Polski było wyłącznie w rękach Austriaków. Czy ktoś o tym słyszał? Ktoś o tym wie? Nie, my też upraszczamy, mówiąc, że to wszystko byli Niemcy. Akurat to byli niemal wyłącznie w 100% Austriacy. Mówię o kierownictwie obozów. Tak działa polityka historyczna, że można przenieść odpowiedzialność tak, że nawet my, żywo zainteresowani tym brutalnym oskarżeniem, które jest pod naszym adresem kierowane, że tam Polacy byli, coś złego robili. Teraz pewnie, prawda, ja nie wiem, czy już zostały rozdane te Oscary, ale z pewnością węgierski film o zagładzie otrzyma tego Oscara w kategorii międzynarodowej, upowszechniający tę tezę, że no, najgorszymi oprawcami w obozach koncentracyjnych byli Polacy oczywiście. No to właśnie proponuję wtedy krótką refleksję, jak to było naprawdę. Ale wracam do siedmiu kręgów europejskiej pamięci. Otóż w tym kręgu czwartym, związanym z wypędzeniami, pojawia się jakby taka dodatkowa furtka dla niemieckiej pamięci, że byliśmy nie tylko oprawcami, może byliśmy i może z Polakami, byliśmy i z innymi wschodnimi Europejczykami, ale byliśmy ofiarami. Byliśmy ofiarami wypędzeń. Więc ogólnie potępiamy wypędzenia. I powiem, że nie mam nic przeciwko temu kręgowi europejskiej pamięci, bo wypędzenia są częścią europejskiego doświadczenia, w tym takiego, które dotknęło miliony czy setki tysięcy Polaków. Tu akurat można powiedzieć podzielamy doświadczenia historyczne, tragiczne, związane z historią wypędzeń setek tysięcy Polaków z Kresów. Ale kolejne negatywne doświadczenie. Następne to kolonializm. I tu jest źródło bardzo ważnych współcześnie nieporozumień, które znów intensywna praca powinna dopiero zmienić. Nadużywania historii. Tu jest źródło bardzo ważne. W momencie, kiedy pojawił się problem tak zwanych uchodźców, masowego zjawiska w zeszłym roku i w tym roku, została upowszechniona klisza, że oto odradza się podział Europy na tę wschodnią, która pokazała raz jeszcze swoją ohydną twarz. Cytuję tutaj określenie z setek artykułów amerykańskich, angielskich, niemieckich, włoskich, hiszpańskich. Europa Wschodnia pokazała swoją ohydną twarz w reakcji na problem uchodźców. To od lata, czy od jesieni ubiegłego roku się powtarza to stwierdzenie. Bo Europa Wschodnia nie chce pamiętać zbrodni kolonializmu europejskiego i winy, jaką mamy wobec tego, wobec tych, którzy przychodzą do nas z Azji, z Afryki. Myśmy ich przecież przez lata eksploatowali, przez wieki eksploatowali. Otóż źródło nieporozumień polega na tym, że Słowacy, Litwini, Łotysze, Estończycy, Węgrzy i tak dalej, Polacy, z pewnością nie mają żadnej relacji do historii kolonializmu europejskiego, za który odpowiada 9 krajów fundujących Unię Europejską. Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia. No znów temat do historii świadomości, pamięci historycznej. Czy ktoś z Państwa, czy w Europie w ogóle istnieje taka pamięć, jakie było największe ludobójstwo przed Holokaustem w XX wieku? Nie rzeź Ormian. Kongo belgijskie. 10 milionów Murzynów, czy według poprawnej wersji Afrykańczyków,
zostało zamordowanych pod rządami króla belgijskiego, którego pomniki są rozsiane po całej Belgii. Czy ktoś kojarzy Belgów jako naród ludobójców? A to było największe ludobójstwo w XX wieku przed Holokaustem, przed zbrodniami Stalina. Jakoś nie pamiętamy. Natomiast Polacy mają za to bić się w piersi. Polacy i inne narody Europy Wschodniej. Za kolonializm francuski, prawda, włoski, odpowiadający akurat rzeczywiście za północną Afrykę. I tak dalej, za te 9 krajów Unii części zachodniej. Otóż wspominam o tym nieporozumieniu, a raczej zasadniczej nieuczciwości takiej europejskiej polityki historycznej, która brzemię odpowiedzialności za kolonializm zrzuca na Europę Wschodnią, które nic z tym kolonializmem nie miały wspólnego. Także dlatego, by zwrócić uwagę na nieobecny w tej oficjalnej europejskiej polityce pamięci krąg, który powinien się w niej znaleźć. Jeszcze jeden negatywny krąg niestety. To jest krąg pamięci o imperializmie, nie kolonializmie i nie gułagu i nie holokauście, tylko o imperializmie, którego ofiarami były kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest niemiecki imperializm, nie nazistowski, nie Trzecia Rzesza, ale Druga Rzesza, ale Pierwsza Rzesza. Ale Królestwo Pruskie, ale Hakata. Niemcy 120 lat temu mieli świadomość tego, że taka jest ich polityka. Sprawa wrześni była sprawą europejską. Wszyscy o tym mówili i porównywali te sprawy. Tu września, niemiecka polityka kolonialna w środku Europy, kosztem Polaków, a tam Anglicy wyzyskują Burów, prawda, czy mieszkańców Afryki Południowej. To było kojarzone natychmiast. Dzisiaj w ogóle nie ma tego skojarzenia. Niemcy? No jeśli za coś są odpowiedzialni, to tylko za Holokaust, za nic więcej. A to jest bardzo ważna część doświadczenia nie tylko przemocy fizycznej, ale kulturowej, zagrożenia dla tożsamości wielu narodów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, nie Polaków tylko. Drugi imperializm, połączony z pewnymi praktykami kolonialnymi, to jest imperializm rosyjski. Znów nie komunistyczny, nie chodzi o gułag. Ale chodzi o imperializm starszy, rosyjski, który niwelował narody, który zabierał im tożsamość. Nie tylko Polaków. I jest trzeci imperializm, najmniej poprawne politycznie jest jego wspominanie, a dzisiaj najważniejsze. Bo tu następuje pełne odwrócenie ról w stosunku do tej propagandy historycznej, jaką lansuje Bruksela, postępowe media i kręgi akademickie Zachodu. Otóż kraje Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej były przez kilka wieków ofiarami kolonializmu islamskiego. Nigdy odwrotnie. Bułgarzy, Serbowie, Węgrzy, w jakiejś części Polacy nigdy nie okupowali Turcji ani innych krajów islamskich. Natomiast część tych narodów, zwłaszcza wspomniani na początku Bułgarzy, prawda, Serbowie, Rumuni, Węgrzy przez kilka wieków jęczeli pod naprawdę ciężkim jarzmem panowania islamskiego. I nie mają prawa do tej pamięci w Europie. Mają pamiętać zbrodnie i winy Europy wobec świata islamu. Jest to dokładne odwrócenie rzeczywistości historycznej. Problem z tą europejską polityką pamięci. Następny krąg to jest krąg migracji. Że Europa składa się wyłącznie z migrantów, a więc nie ma żadnej stałej tożsamości. To są tylko ci, którzy tutaj przyjeżdżają i zmieniają się co chwilę. Prawda? I wreszcie jest jedyny krąg pozytywny. Krąg pozytywny, który jest identyfikowany z nowym sukcesem projektu europejskiego po 1945 roku. Zjednoczenia Europy w nowej ideologii. Otóż myślę, że gdyby zatrzymać się i ze zdrowym rozsądkiem podejść do tego, to stwierdzimy, że ten projekt europejskiej polityki historycznej jest tak krzyczącym absurdem w stosunku do rzeczywistości historycznej, jak mało który z produktów ludzkiej myśli. Bo jeżeli ktokolwiek do Europy przyjeżdża, to nie dlatego, żeby podziwiać przewodniczącego Tuska, czy budynki, w których urzędują on i inni administratorzy Europy utworzonej po 1945 roku. Ale ludzie przyjeżdżają tutaj dla wielkich, wyjątkowych w skali światowej osiągnięć kultury europejskiej,
dla Bacha, Mozarta, dla katedr. Przyjeżdżają tutaj dlatego, że to jest jedna z najważniejszych, a może po prostu najważniejsza kolebka ludzkiej myśli, nauki i kultury. A także dlatego, że ta kultura stworzyła tyle materialnych śladów przyciągających wciąż, kuszących dla ludzi z zewnątrz. I dynamiczny, pełen oczywiście konfliktów wewnętrznych, ale dlatego dynamiczny rozwój Europy wielu narodów stworzył też z naszego kontynentu obszar największego sukcesu ekonomicznego, którym Europa na pewno nie jest w ostatnich latach, bo przegrywa wyścig ekonomiczny z wszystkimi niemal pozostałymi kontynentami, odkąd się zjednoczyła. A więc projekt historyczny lansowany przez Unię Europejską jest sprzeczny nie tylko z naszą historią, ale przez próbę unieważnienia wszystkiego, co było przed 45 rokiem, stwierdzenia, że było to tylko zło, którego mamy się wstydzić, jest radykalnie sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem i z szansą na odnowienie wielkości Europy. Bo ta Europa była wielka przez swoje chrześcijańskie korzenie i przez swoje narodowe zróżnicowanie, przez dynamikę rozwoju współpracy, w której można szukać ograniczenia konfliktów, ale w której różnorodność i organiczny rozwój w historii poszczególnych narodów była podstawą tego sukcesu. Tu mamy jakiś problem do wspólnego przepracowania z całą Europą, pomocy tym krajom europejskim, które chciałyby się wydobyć, czy tym częściom społeczeństw Europy Zachodniej, które chciałyby się wydobyć z tych oparów absurdu, jakie lansuje oficjalna polityka historyczna Brukseli. Ale na razie sami mamy z tym problem, bo nam się wmawia, że no cóż, nasza polska historia jest ohydna, zła, niedobra. Ale tu dochodzimy do pewnego momentu przełomu. I myślę, że teraz w takim punkcie przełomu, wahania żyjemy. Na czym on polega? Po pierwsze, po 20 paru latach istnienia III RP dochodzimy już do momentu, że twórcy tego gestu nadania nam statusu wyzwoleńca odchodzą z tego świata, już ich nie ma. W związku z tym słabnie determinacja ich osobiście w obronie przed jakimkolwiek rozliczeniem tego systemu. To jest ważny proces, no można powiedzieć, biologiczny, nieuchronny, smutny, ale nieuchronny. Łatwiej jest teraz wrócić trochę do pytania o to, czy rzeczywiście wszystko było tak pięknie w PRL-u i na pograniczu między PRL-em a III RP. Ale oczywiście są ich młodsi towarzysze, są ci, którzy zaangażowali się w ich obronę, którzy zaangażowali swoją tożsamość niemal bez reszty w tę obronę, w kłamstwa z tym związane i oni będą bronili tezy, że wszystko było świetnie, że wszystko było wspaniale. Ale jednocześnie osłabły inne filary tego mechanizmu zgubnego dla naszej świadomości historycznej. A mianowicie upadła teza o końcu historii, która spinała jakby wszystkie te elementy, o których mówiłem do tej pory, a która pojawiła się w 1989 roku pod biurem Francisa Fukuyama, amerykańskiego politologa, który w 1989 roku właśnie na łamach czasopisma National Interest opublikował esej potem rozbudowany do książki, który głosił tezę, że skończyła się historia przez duże H, jakby wszystko jest już jasne, zwyciężyła cywilizacja zachodnia, model demokratyczno-liberalny, gospodarki rynkowej, już nie będzie żadnych istotnych konfliktów, żyjemy w nowym, wspaniałym, coraz wspanialszym świecie. To już po kilku latach wiadomo było, że to nie jest prawdziwa prognoza, ale w ostatnich kilkunastu miesiącach wiemy, że po agresji rosyjskiej na Ukrainę, czyli kiedy toczy się zresztą już nie pierwsza wojna na kontynencie europejskim, kiedy w dodatku Rosja zmieniła granice w ten sposób, że przyłączyła kawałek terytorium sąsiedniego kraju do swojego kraju. Pierwszy raz tego rodzaju zmiana nastąpiła od czasu II wojny światowej. Pojawił się problem uchodźców. Wiemy już, że są konflikty, że są bardzo ważne konflikty, że historia się nie skończyła, że toczy się dalej. Zobaczyliśmy także, że niezależnie od polityki historycznej europejskiej, poszczególne narody, zwłaszcza te lepiej zorganizowane, realizują swoją politykę historyczną zupełnie inną. Zobaczyliśmy, że nie tylko Putin, Rosja, złe kraje, jak nam się mówi,
realizują swoją złą w związku z tym politykę historyczną, tożsamościową, ale robią to Niemcy, jakże skutecznie to robią. Już nikt nie może udawać, że tego nie ma. Niemcy są wzorem, powiedziałbym, świetnie wykonywanej polityki historycznej. Nie Putin, tylko kanclerz Merkel, prawda? Skądinąd tak bardzo podziwiany przez nas, znaczy przez elity III RP. I nie tylko Niemcy oczywiście. Obejrzałem ostatnie dwa holenderskie filmy, zresztą niezbyt udane, historyczne, prawda, odsyłające do przewag i zwycięstw Holandii nad straszliwą katolicką Hiszpanią w XVI wieku. Nowe, teraz wyprodukowane filmy. To tylko jako przykład, że to w różnych krajach, w różnym, że tak powiem, najbardziej nawet odległych od konfliktów politycznych dzisiaj tego rodzaju polityka jest uprawiana. Czy choćby te pomniki króla Leopolda w Belgii, no nikt ich nie burzy, to jest też część jakiejś polityki historycznej. Sławimy naszego króla, co z tego, że zamordował 10 milionów Murzynów, co nam zrobicie, to jest nasz wspaniały król, prawda? To jest też jakaś polityka historyczna. A więc okazuje się, że inni jakoś tam bronią swojej tożsamości mimo wszystko. Co najważniejsze jednak, zmienił się nasz stosunek większości naszego społeczeństwa do Zachodu. W 1989 roku on był taki mniej więcej, jaki odpowiadał esejowi Donalda Tuska i założeniom Marcina Króla. No byliśmy źle wymyśleni i mamy do wyboru albo zapomnieć o tym, jacy byliśmy, bo wtedy nas może przyjmą jako ubogą pannę bez posagu, brzydką starą pannę bez posagu, jak to ujął nieżyjący już szef dyplomacji. Na tych salonach wspaniałych na Zachodzie. No albo zanim nas przyjmą, no to będziemy musieli powiedzieć, ile to zbrodni ta stara panna popełniła wcześniej jeszcze. A tam te wspaniałe salony nas czekają. No po 20 paru latach już wiemy, bo parę milionów Polaków niestety pracuje na tych salonach zachodnich, niekoniecznie na najwyższych stanowiskach, ale no to obcowanie takie szersze z Zachodem pokazało, że tam też różnie bywa, że jednak fakt pochodzenia się liczy z Polski, że jest jakiś szklany sufit, nawet jak ktoś kończył jakieś najlepsze uczelnie i mówi po angielsku lepiej niż po polsku, to nie zostanie prezesem wielkiej firmy, bo najpierw wybiorą tego z Niemiec, tego z Belgii, tego z Anglii. To załamało ten jakby mit beznarodowości w zjednoczonej Europie, to po pierwsze. Każdy jest skądś, okazuje się. A po drugie okazało się, że Europa Zachodnia niestety nie jest dla nas dobrym źródłem wzorów, że sama sobie nie radzi. No to lawinowo narosło w ostatnich kilkunastu miesiącach, kiedy Niemcy, wzór dobrej organizacji, wzór, można powiedzieć, mądrego organizowania swojej wspólnoty po latach katastrofalnych doświadczeń, za które był odpowiedzialny, no Niemcy popełniają jakieś dramatyczne błędy, sami to oceniają jako dramatyczne błędy. Mam na myśli oczywiście decyzję pani kanclerz Merkel, krytykowane w Niemczech. Francja jest krajem upadłym właściwie, krajem policyjnym, który broni się przed ostateczną upadłością. No, chyba nikt, znaczy w każdym razie ja na pewno nie chciałbym mieszkać w Paryżu. Cieszę się bardzo, że mieszkam w Krakowie. Uważam, że jest to 100 razy lepsze miasto do mieszkania dzisiaj, prawda? To nie jest miasto stanu wojennego. Paryż jest miastem stanu wojennego. Więc są tam dalej te cudowne ślady przeszłości, wspaniałej kultury, ale teraźniejszość raczej jest przerażająca niż zachęcająca. Zmienia się wobec tego nasza relacja. No może oni nie są tacy dużo mądrzejsi od nas. Może nie wszystkie wzory, które proponują i proponowali wcześniej, były dobre. Jak czytamy wpisy na przykład pod tymi artykułami, które powielają politycznie poprawną wersję stosunku do Europy Wschodniej w prasie zachodniej, w Niemczech, we Włoszech, to widzimy, ilu czytelników nie rozładowuje tam swojej frustracji, ale rzeczowo we wpisach mówi, no nie, jednak ten Kaczyński ma rację, ja bym wolał, żeby Kaczyński był u nas, albo Orban, bo to jest jakiś rozsądny, odpowiedzialny polityk. 7-8 lat temu, kiedy była tutaj także nagonka przeciwko władzy Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, to z kolei po stronie zachodniej tego sporu nie było takiego zjawiska. Tam z tą wersją politycznie poprawną, ohydnej twarzy Europy Wschodniej, zagrożenia płynącego od ksenofobicznej Polski czy Węgier,
podpisywała się większość społeczeństwa. Teraz widzimy, że tak nie jest. Duża część społeczeństw zachodniej Europy rozumie, że ta politycznie poprawna wizja Europy runęła, że ona się nie sprawdziła, że prowadzi do katastrofy. I wobec tego, jeżeli w Polsce na przykład, czy w innych krajach Europy Wschodniej odpowiedzialne rządy szukają drogi do odbudowy własnej podmiotowości, drogi do realizacji przy pomocy zdrowego rozsądku, prawa do tworzenia stabilnego rozwoju dla swoich społeczeństw, to nie ma powodu do potępiań, do histerii. Ten ton histerii jest wciąż obecny w głównych mediach, ale nie idą za tymi mediami nastroje społeczne w krajach Europy Zachodniej. To zmienia zupełnie sytuację. Pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeśli ktoś chce nam wmówić wstyd przed Europą Zachodnią, to wmawia nam wstyd przed całkowicie oderwanymi już od własnych społeczeństw elitami, tak zwanymi elitami, które przerażone są i w związku z tym nasilają swoją agresję, bo zawsze w momencie strachu nasilamy agresję. Z przerażenia przed widocznym rozejściem się tego przekazu, który mają nie tylko do nas, ale i do własnych społeczeństw z nastrojami społecznymi, kierują tę frustrację i agresję na Polskę, tak jak pan Verhofstadt, wyjątkowo nieprzyjemna postać, czy niektórzy inni komisarze Unii Europejskiej, no wyżywający się, że tak powiem, potępianiu Polski. Oni to robią dlatego, że widzą, że grunt usuwa się im spod nóg w ich własnych społeczeństwach. To jest zupełnie nowa sytuacja. I w tę sytuację wpisuje się nasz dzisiejszy spór o historię. Są teksty, które potępiają znowu Polskę za obalanie mitu Lecha Wałęsy, za dochodzenie prawdy, chociaż trzeba podtrzymać mit. Po części one są oczywiście inspirowane przez wychodzące stąd komunikaty, przez ludzi, którzy czują się zagrożeni odsunięciem od władzy. Ale po części one są powieleniem tych starych mechanizmów politycznej poprawności. Ale ta polityczna poprawność historyczna w Europie Zachodniej przestaje działać na własne społeczeństwa, bo widzą obywatele tych krajów, że pójście za hasłami politycznej poprawności, za tym przekonaniem, że Europa to jest tylko Bruksela, to jest tylko wstyd za całą przeszłość, prowadzi do katastrofy, prowadzi do kapitulacji wobec prężnej, silnej cywilizacji, która przychodzi od południa. To nie są barbarzyńcy ci, którzy przychodzą od południa. Niezależnie od tego, jak oni się prezentują i co robią, oni są połączeni silnymi więzami tradycji obyczaju z młodszą od naszej, prężną cywilizacją islamu. I ona jest gotowa wejść tutaj, zagospodarować ten opustoszały teren, teren, w którym obumarły idee, który nie chce się bronić, który nie chce, by krążyły ożywcze soki chrześcijaństwa, tradycji kulturowej Europy w jego żyłach, no to transfuzja, jaką chciała zastosować pani kanclerz Angela Merkel, okazuje się jednak raczej wyzwaniem. Ta nowa krew okazuje się raczej problemem niż rozwiązaniem dla mieszkańców kształtującej się nowej Europy. I to wszystko tworzy zupełnie nowy kontekst dla naszych dysput o historii. Kontekst, w którym możemy mimo wszystko, uważam, swobodnie, spokojniej dochodzić do prawdy, niezależnie od całego jazgotu medialnego, jaki towarzyszy obronie pozycji tych, które towarzyszyły aktowi nadania nam statusu wyzwoleńców w 1989 roku, tych, które towarzyszyły przekonaniu, że polskość to nienormalność, bo dziś widzimy, że nie musimy być wyzwoleńcami, dziś widzimy, że polskość nie jest nienormalnością, ale jest jedną z normalnych dróg rozwoju w Europie, którą mamy powody odnaleźć z miłością, szacunkiem, przywiązaniem do tego, co było dobre w naszej polskiej drodze rozwoju i szukać swoich polskich siedmiu kręgów pamięci, które połączą nas z Europą, nie muszą nas od niej oddzielać, ale z Europą tą, która nie zaczęła się w 1945 roku, ale która trwa tutaj od przyjęcia chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku, tego, co w nim najlepsze. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do pytań. Proszę bardzo, jeśli są.
Zanim przekażę mikrofon, pragnę jeszcze nadmienić, że mamy dzisiaj 6 tytułów pana profesora. Tam z tyłu na stoliku będzie można sobie nabyć. Pan profesor będzie podpisywał publikację z dedykacją. A teraz proszę bardzo o pytania. Ja przepraszam, że będę z telefonu mówił, ale zapisałem sobie parę punktów do tego, co pan mówił. Pierwsza rzecz dotyczy tej powieści Księgi Jakubowe, tak? Czy mowa o tym, że caryca ma bronić tolerancji tutaj, nie była przytaczaniem, bo nie pamiętam dokładnie, jak to było, rzeczywistej propagandy, jaką caryca uprawiała, próbując w jakiś sposób uprawomocnić swoją inwazję na Polskę? To od razu odpowiem, bo jestem na świeżo po lekturze. Nie, było to zdanie włożone w usta jednego z głównych pozytywnych bohaterów, Moliwdy, patrona niejako Jakuba Franka, głównego bohatera całej książki. I mam wrażenie, że można powiedzieć, że był to portparol, czyli ten, który wypowiada opinię samej autorki. Rozumiem. Zwrócił pan uwagę na parę ciekawych kwestii, które nie zawsze są pamiętane, jak ludobójstwo Murzynów przez króla Leopolda, czy choćby kierownictwo obozów austriackich. Mówiąc o tym, że tylko islam krzywdzi Europejczyków, pan trochę pominął kwestię krucjat i możliwe, że paru innych takich kwestii, które trochę przeszkadzają teraz światowi islamu, jak na przykład to, że Europejczycy bombardują ludzi w Syrii. Całkowicie pomijając to, czy to słuszne, czy nie, po prostu, żeby nie zapominać o takich rzeczach, bo potem ktoś może wypomnieć. Bardzo dziękuję. Też od razu nawiążę do tego, nie chcę panu całkiem odbierać głos, tylko odpowiem na tę kwestię. Broń Boże, nie twierdzę, że Europa nie ma na sumieniu bardzo ciężkich grzechów wobec świata islamu, czy szerzej wobec południowych i wschodnich sąsiadów, czyli Afryki i Azji. Ale akurat udział w tych zbrodniach Europy Środkowo-Wschodniej jest albo minimalny, albo żaden. Bo oczywiście Zofia Kossak-Szczucka napisała piękną powieść Krzyżowcy, ale ilu było polskich krzyżowców? Pamiętajmy Leszka Białego, o którym tutaj pisze w drugim tomie Dziejów Polski, który, no co tu dużo mówić, nie chciał jechać na krucjatę, bo tam piwa nie mają. A zamiast realizowania krucjaty mieczem w stosunku do Prusów, proponował nawracanie ich przez handel. No, trochę inaczej wyglądał nasz udział w krucjatach, a także w bombardowaniu czy wyzyskiwaniu świata islamu, niż udział Anglików, Francuzów, Holendrów, Belgów, Niemców. I to mam na myśli. I to myślę, że mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Przerzucanie odpowiedzialności na Polaków, na Słowaków, na Węgrów, za te zbrodnie, za które powinni się wstydzić Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Luksemburczycy, wydaje mi się wielką nieuczciwością i tylko to chciałem powiedzieć. Tak, racja. I jest taka kwestia, że Europa dopiero teraz przegrywa wyścig cywilizacyjny. A przecież tak nie było, bo Europa jako główna cywilizacja istnieje od mniej więcej średniowiecza aż do czasu wybicia się Stanów Zjednoczonych. Co też można uznać za przedłużenie europejskiej kultury, ale mimo wszystko kraje Dalekiego Wschodu, bywały okresy, były dużo bogatsze, liczniejsze i bardziej, można tak powiedzieć, kulturalnione od kręgów europejskich. Czy nie? Już i na to odpowiadam. Oczywiście ma pan rację, ale właśnie o to mi chodzi, że Europa wybiła się na czołowe miejsce, jeśli można użyć takiego sformułowania, wśród cywilizacji ludzkich, mimo że dominuje nad nią zawsze, geopolitycznie, swoją masą, swoją wielkością, wielokrotnie potężniejsza Azja, starsza kulturowo i historycznie Azja, o większym dorobku niż Europa wcześniejszym. To jest oczywiste, ale dlatego jest za co podziwiać Europę, że ten mały przylądek Azji, bo tym jest Europa, małym przylądkiem Azji geograficznie, potrafił de facto dopiero w XVIII nawet powiedziałbym i XIX wieku wybić się do roli, no jak się to dzisiaj mówi, rozgrywającego historii światowej, nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Tu się zgodzę, jest wiele powodów do refleksji autokrytycznej, ale
no sam ten sukces, mimo że cywilizacje azjatyckie są starsze, większe, ludniejsze, świadczy o tym, że był jakiś potencjał w Europie szczególny. I tylko tyle chciałem. Jak pan widzi, ja mam tylko takie głupie czepianie się, bo ogólnie bardzo fajny wykład. No i ostatni taki punkt, do którego się wyczepię. Sztuczne... Nie ma głupiego czepiania się, są interesujące pytania, które pozwalają mi, no, że tak powiem, sklaryfikować, wyjaśnić, uzupełnić. Także bardzo panu dziękuję za wszystkie uwagi. Tylko to... może da pan głos jeszcze inny. Jeszcze tylko jedno pytanko, jeżeli to nie problem. Szklany sufit dla Polaków. Jak tutaj wygląda stanowisko Donalda Tuska obecne? Czy to jest stanowisko, które uważa pan ma kluczowe znaczenie dla Europy? Kluczowe nie, ale oficjalnie najwyższe chyba to jest dostępne. No, myślę, że fakt, że żaden z poważnych polityków Europy Zachodniej nigdy nie kandydował do takiego stanowiska, coś mówi o jego znaczeniu. Czy słyszał pan o tym, żeby premier Wielkiej Brytanii, albo kanclerz Niemiec, albo prezydent Francji po przejściu na emeryturę kandydował do takiego stanowiska, bo ja nie słyszałem o tym. To jest stanowisko dla Luksemburczyków, Belgów, no dla krajów małych albo krajów nieliczących się. Dziękuję bardzo. Proszę. Zapraszam. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem to pytanie tego pana. Jakby potępienie krucjat. Ja chciałbym stanowisko pana profesora wobec krucjat, wypraw krzyżowych, usłyszeć. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten duch krucjatowy jest na tyle odległy niestety od, to już zależy od oceny właśnie, od naszego czasu, że nie jest łatwo nam sobie uświadomić, jak silna była prawdziwa wiara, która motywowała ten ruch. Wiara w to, że bez walki o grób pański, o miejsce, o miejsca święte, po których stąpał Chrystus, zdradzamy jakby chrześcijaństwo. Myślę, że to była odwrotność tej wizji chrześcijaństwa, którą dzisiaj się lansuje. Chrześcijaństwa, które ustępuje w każdym punkcie, które stwierdza, że nie jest niczym lepsze od innych religii, że wszystkie religie są tak samo dobre. Jesteśmy na antypodach tych emocji religijnych, tego nastawienia, które ożywiało ludzi 1096 roku. Więc nie jest łatwo nam to zrozumieć. Skoro nie jest łatwo nam to zrozumieć, wstrzymałbym się też przed łatwymi osądami. Na pewno można stwierdzić, że sposób zdobycia Jerozolimy przez pierwszą krucjatę nie przynosi chluby zdobywcom. Po prostu. Bo rzeczywiście doszło do masowej rzezi. To jest fakt historyczny. I tu nie ma powodu do chluby. Natomiast można oczywiście próbować no, rozumieć te emocje po bardzo morderczej drodze do tego świętego miejsca, uniesieni chwilą. Mężczyźni pofolgowali tym emocjom w sposób właściwy dla ich epoki. Ale jest tu jakieś zaczepienie do krytyki. Sam moment zdobycia Jerozolimy. Myślę, że tak. Natomiast potem są oczywiście rozmaite czarne legendy i powiedziałbym fałsze dobudowywane do kolejnych krucjat. Na przykład kiedy pisałem w pierwszym tomie wzmiankę o czwartej krucjacie, czyli złupieniu Bizancjum przez krzyżowców, zwrócił mi uwagę, kolega z Czech przysłał mail i powiedział, że ulega tutaj propagandzie właśnie antykrucjatowej i zwrócił mi uwagę na parę okoliczności, do których mogłem nawiązać w drugim tomie i szczęśliwie nawiązałem do nich w drugim tomie Dziejów Polski, a mianowicie, że no poniekąd krzyżowcy zostali wciągnięci w wewnętrzne rozgrywki Greków w samym Bizancjum. Nie jest tak, że była to tylko niecna intencja świata łacińskiego przeciwko światu prawosławnemu. Świat prawosławny troszkę wciągnął w swoje wewnętrzne, bardzo brutalne rozgrywki. Użył jako narzędzia ślepego miecza krzyżowców w 1204 roku. A więc każdy wypadek, powiedziałbym, można i wypada przeanalizować w kontekście historycznym, w sposób spokojny, zniuansowany, ale generalnie przestrzegałbym przed łatwymi sądami. Było świetnie, wszystko było idealne, albo odwrotnie. To był jeden wielki wstyd, powód do hańby. Historia jest dlatego ciekawa, że w szczegółach wymaga naprawdę napięcia moralnej intuicji, a nie łatwych potępień lub łatwych powodów.
Czy to, panie profesorze, nie jest podobnie jak z takim pojęciem, które się przyjęło? Nie będziesz mi wciskał ciemnoty, to nie średniowiecze. Moim zdaniem średniowiecze to wspaniały okres w historii ludzkości. No, tu się oczywiście zgadzam. Jeśli spojrzymy na dorobek kulturowy średniowiecza, no to widzimy, jak wiele mu zawdzięczamy. A więc no, w tej kwestii już opowiem najkrócej. Zgadzam się z panem całkowicie. Dziękuję bardzo. Jeśli są aktualne pytania, to także bardzo zapraszam. Jak najbardziej. Chciałbym może wrócić do, do teraźniejszości i zapytać pana o, prosić o, może kilka słów na temat takiej postaci w tej chwili głośnej w Unii Europejskiej, premier Cameron. Jego działanie jest taką solą w Unii Europejskiej, która trochę przyhamowuje takie te główne trendy, o których pan mówił. Czy jego działanie może wpłynąć rzeczywiście jakoś znacząco na ten czerwiec i na głosowanie Anglików, czy to jest tylko takie pozorne działanie, żeby coś dla siebie ugrać, ale to nie ma znaczenia, bo i tak Anglicy się wypowiedzą za pozostaniem? Znaczy, oczywiście nie wiem, jak Anglicy się wypowiedzą, bo jest jeszcze kilka miesięcy, a w czasie tych kilku miesięcy bardzo różne rzeczy dramatyczne albo niedramatyczne mogą się zdarzyć, to one zdecydują, a nie tylko premier Cameron. Premier Cameron wydaje mi się dziedziczyć pewną tradycję, czy pewną ewolucję, może tak, jest przedłużeniem pewnej ewolucji partii konserwatywnej brytyjskiej, która bynajmniej nie jest tożsama, powiedziałbym, z tym, co my nazywalibyśmy konserwatyzmem ufundowanym w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jest tam mało obecne. Jest wpisane dziedzictwo imperialne, co jest zrozumiałe w przypadku Wielkiej Brytanii i trudno o to mieć pretensje. Jest wpisane pewne dziedzictwo, no można tak powiedzieć, bardzo daleko posuniętej tolerancji dla no, swobód seksualnych, znaczy małżeństwa homoseksualne, czemu nie. No to wynika także z określonych doświadczeń elit polityczno-kulturowych Wielkiej Brytanii ostatnich 200 lat, powiedzmy. A więc nie patrzyłbym na Camerona jako na bohatera mojej bajki, o tak bym w skrócie to powiedział. Natomiast jest być może bardzo dobrym politykiem brytyjskim i to jest najważniejsze. Takie jest spojrzenie brytyjskie i myśmy tak powinni patrzeć na swoich polityków. Naprawdę, nie z perspektywy, jak nas ocenią inni. To jest wyraz tylko żałosnych kompleksów. Tylko czy dany polityk jest dobry dla naszej wspólnoty? Na to pytanie, jaki jest David Cameron, mają prawo odpowiedzieć Brytyjczycy. No chyba, że Wielka Brytania zaczęłaby bombardować sąsiadów dookoła, to wtedy mielibyśmy prawo się wypowiadać jako zagrożenie przez Wielką Brytanię. Sądzę, że jego polityka zmierza rzeczywiście do tego, żeby utrzymać Wielką Brytanię w Unii, że szczerze taki jest jego zamiar, że jest przekonany, że to będzie lepsze dla Wielkiej Brytanii. Mniej go obchodzi, co będzie lepsze dla Unii. I bardzo słusznie, bo taka jest perspektywa. Trzeba myśleć o tym, co będzie dobre dla mojego kraju. Jeśli dla mojego kraju lepsze będzie wystąpienie z Unii, to taką możliwość też mogę dopuścić. Tak jak dopuszcza wielu kolegów z rządu, z ław rządowych. Premiera Camerona. Nie można nagle zmienić lojalności i powiedzieć, nic mnie nie obchodzi, przyszłość mojego kraju. Dla mnie najważniejsza jest przyszłość Europy rozumianej po brukselsku. Uczmy się od Camerona, od polityków jego rządu, tego, że najważniejsza jest perspektywa rozwoju naszego kraju. Oczywiście Wielka Brytania ma inną pozycję geopolityczną, jest wyspą. My jesteśmy w troszkę innym, gorszym położeniu geopolitycznym, więc dla nas Europa ma większe znaczenie, to trzeba sobie powiedzieć, niż dla Wielkiej Brytanii. Nie mamy takiej swobody pełnej w dyskutowaniu spraw europejskich. To trzeba także uczciwie przyznać, jak ma Wielka Brytania. Ale pewnej odwagi w obronie własnych interesów, własnej perspektywy, własnego suwerennego głosu wewnątrz Unii Europejskiej na pewno powinniśmy się od polityków
brytyjskich partii konserwatywnej uczyć. A jaki będzie werdykt wyborców brytyjskich w referendum? Oczywiście nie wiem, no wyobraźmy sobie, nie daj Boże, jakieś zamachy na terenie kontynentu europejskiego i złą reakcję jakichś rządów, czy na terenie Wielkiej Brytanii. No, tyle jest nieprzewidzianych tutaj ruchów, wydarzeń, że myślę, że przewidywanie w tej chwili wyniku referendum jest czystą głupotą. Nie wiem i nikt nie wie, jak się to referendum skończy. Mnie się wydaje, jeżeli pan by o to pytał, że nie byłoby dobre dla Polski, gdyby Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Panie profesorze, pozwolę sobie wrócić do podstawowego tematu, który pan poruszył, do cywilizacji. Jeden z autorów, urodzony przed wojną, napisał takie, przynajmniej wyszły trzy książki, Cywilizacja Łacińska, Cywilizacja Żydowska i Cywilizacja Turańska. Nie wiem, czy została wydana, ale przynajmniej, tak, mówi o koniecznym. Jego główną tezą, z którą się spotkałem i wypływającą z tych książek, że przy konfrontacji różnych cywilizacji, gdzie on uważa, że cywilizacja łacińska jest najwyższa, a później cywilizacja żydowska, turańska i tak dalej, że przy konfrontacji, a taką konfrontację już mamy, cywilizacja wyższego rzędu ustępuje cywilizacji niższego rzędu. Czy pan podziela to zdanie? Czy mamy szansę w tej konfrontacji jako cywilizacja najwyższego rzędu? Czy niestety będziemy musieli ulec porażce? Dziękuję. Wydaje mi się, że u Feliksa Konecznego aż tak daleko posuniętego determinizmu nie ma. To znaczy nie napisał on wyroku na cywilizację łacińską. Raczej przestrzegał przed hybrydyzacją, czyli przed łączeniem cywilizacji. Przed tym, żeby nie ulegać takiej perspektywie, iż złagodzić konflikty można połączyć przez pomieszanie cywilizacji. To wskazywał jako drogę do katastrofy. Można dyskutować, czy to jest słuszna teza, czy nie, ale ja tak raczej rozumiem jego przestrogę. Nie sądzę natomiast, żeby dało się wyczytać w jego dziełach, przynajmniej ja tego nie wyczytałem, że cywilizacja łacińska przez fakt najwyższego rozwoju świadomości prawnej, poczucia odpowiedzialności była skazana na porażkę z cywilizacjami, które nie mają takiego poczucia odpowiedzialności, takiego logosu i etosu, jak o tym mówiła praca przed wojną, wydana jeszcze przez Feliksa Konecznego, nie mają. Więc sądzę, że Feliks Koneczny traktowałby, jeżeli mogę zaryzykować takie stwierdzenie, dzisiejszy czas jako okres próby, a nie potwierdzenie wyroku. Okres próby, z której jak wyjdzie cywilizacja łacińska, no to się okaże, czy ona potrafi jeszcze wrócić do swoich korzeni. Tu być może jest już jakiś wyrok wpisany w nieodwracalności tych zmian, które zaszły, wypłukując elementy logosu i etosu cywilizacji chrześcijańskiej z dzisiejszej Europy. Ale ja nie tracę nadziei. W każdym razie tutaj moje stanowisko jest takie, że powinniśmy w obronie, powiem nie cywilizacji łacińskiej, ale tradycji chrześcijańskiej i tego, co chrześcijaństwo dało Europie, szukać nadziei na uratowanie Europy. Panie profesorze, chciałbym panu profesorowi podziękować. Pracuję na byłych Kresach Rzeczypospolitej, na obecnej Białorusi. I zwróciłem uwagę w zeszłym roku, czy trochę wcześniej, na rozmowę w jednej z telewizji, gdzie ktoś użył terminu standardy białoruskie i wtedy tylko pan zareagował, mówiąc, żeby oddzielić naród białoruski od systemu i że nie zasłużyli oni na takie określenie. Za to w imieniu moich parafian, w imieniu ludzi, z którymi pracuję, bardzo dziękuję. Natomiast pytanie moje będzie dotyczyło mojej bajki, jako że 26 lat pracuję na tych terenach. Czy pan profesor wyobraża sobie nową żelazną kurtynę? Jeśli ona będzie, to na jakiej granicy? A jeśli nie będzie, to kto zmusi Rosję do tego, żeby jej nie było? Bardzo dziękuję za to niezwykle ważne pytanie. Ja przypomnę, że termin żelazna kurtyna został użyty, oczywiście w tych nowych warunkach, wielokrotnie przez profesora Bogdana Cybińskiego,
który mając świadomość głęboką związku Polski z naszymi bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami, ubolewał nad tym, iż taka kurtyna zapadła z chwilą przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, no ale my się tym szczycimy przecież, podkreślamy to na każdym kroku, że my jesteśmy krajem granicznym, że nasze straże pilnują granicy Europy, pilnują przed kim? Przed Białorusinami i Ukraińcami. To jest nasz limes, limes europejski. Limes, który podzielił Rzeczpospolitą na pół. Historyczną Rzeczpospolitą. Oczywiście no, w stosunku do Litwy nie ma tego limesu. Też jest częścią Unii Europejskiej. Ale rzeczywiście wejście Polski do Unii Europejskiej pogłębiło przepaść oddzielającą nas od Białorusi i od Ukrainy. A co to znaczy my, jeżeli ja jedną trzecią parafii mam Polaków? 500 kilometrów od obecnej polskiej granicy. Właśnie o tym mówię. Zostaliśmy oddzieleni, my tutaj, Polacy tutaj, od nas, Polaków tam. I nie tylko Polaków, bo Białorusini oczywiście nie są Polakami i nie muszą nimi, broń Boże, być. Natomiast są jednym z narodów spadkobierczych, jeżeli można powiedzieć, Rzeczpospolitej, za którą jakąś odpowiedzialność ponosimy wciąż. I rezygnacja z tej odpowiedzialności jest zdradą części naszego dziedzictwa historycznego. Stąd to ubolewanie, które odczytuję w wielu tekstach profesora Bogdana Cywińskiego i nie tylko jego. Natomiast ksiądz pytał o to, czy możemy podnieść tę kurtynę i jak daleko możemy ją podnieść. No to jest pytanie, które dotyczy całej, można powiedzieć, historii naszej refleksji o stosunku do Wschodu. Czy chcielibyśmy podnieść tę kurtynę na tyle, żeby po naszej stronie znalazła się właśnie Białoruś, Ukraina i ustawić ją po prostu kilkaset kilometrów dalej na wschód, oddzielić się od Rosji? Mój pogląd w tej sprawie jest inny. Europa potrzebuje Rosji, Rosja potrzebuje Europy. I szansą na przetrwanie Europy, ja wiem, że to kłóci się całkowicie z perspektywą Feliksa Konecznego, który podkreślał, tam jest cywilizacja turańska, strzeżcie się ich, bądźcie jak najdalej od nich. Wiem, że bardzo wiele, można powiedzieć, argumentów na rzecz takiej tezy można przytoczyć. Ale to nie jest spojrzenie chrześcijańskie. Nie możemy powiedzieć, że tam jest jakiś obcy lud, który, mimo iż przyjął chrześcijaństwo 1000 lat temu, to jest i zawsze pozostanie nam wrogiem. Myślę, że to nie jest dobra perspektywa nie tylko z chrześcijańskiego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia europejskiego. Bo Rosja, jakkolwiek specyficznym, kalekim, jak ktoś chce powiedzieć, jest przedłużeniem Europy na wschód. Bo wystarczy pojechać do Rosji, a potem pojechać, nie wiem, do Tajlandii czy do Chin, żeby zobaczyć, o czym mówię. Łatwiej nam się jednak porozumieć z Rosjanami, i to nie przez język, tylko bliskość języka, ale także przez jednak, mimo wszelkich różnic cywilizacyjnych, jak ktoś chce, ze względów kulturowych, obyczajowych, mimo różnic są też pewne podobieństwa. Otóż, jeżeli Europa ma przetrwać w tej rywalizacji niewojennej, ale rywalizacji kulturowo-ekonomicznej w XXI wieku, to jeszcze raz to powtórzę, Europie łatwiej będzie przetrwać z Rosją niż bez Rosji. W rywalizacji nie z Rosją, bo Rosja jest za mała, żeby przetrwać w XXI wieku. Za słaba. Ale w rywalizacji z Chinami, z Indiami, z Wielką Azją, która już wróciła do roli dominującego kontynentu na świecie. Już Europa na pewno nie jest przodującym kontynentem. Nawet ze Stanami Zjednoczonymi swoim przedłużeniem Europa nie jest przodującym, czy dominującym, czy najsilniejszym, czy rozgrywającym obszarem na kuli ziemskiej. Dlatego uważam, że perspektywą dalszą, oczywiście etapową, powinna być perspektywa otwarcia, tak jak chciał tego święty Jan Paweł II, drogi do Rosji. Oczywiście drogi nie prowadzącej przez spotkanie z wysokim oficerem KGB,
spotkanie zaaranżowane wyłącznie w celach realizacji planów politycznych jego zwierzchnika na Kremlu. Spotkanie, w które wciągnięty został papież Franciszek. Oceniam je, przepraszam, ze świeckiej perspektywy, ale jednoznacznie krytycznie, bardzo źle. Tak jak oceniałem tak zwane porozumienie Kościoła katolickiego w Polsce z Cerkwią prawosławną w Rosji. Operację polityczną wykonano, żeby obezwładnić naszą reakcję na 10 kwietnia 2010 roku. Czy ktoś widzi jakąś kontynuację po 10 kwietnia tego wiekopomnego porozumienia, tak otrąbione? To była czysto polityczna operacja przeprowadzona przez FSB, Federalną Służbę Bezpieczeństwa, której częścią, przedłużeniem jest elita hierarchii Cerkwi Prawosławnej obecnej. A więc są tutaj różne płaszczyzny, nie można zbyt łatwo, że tak powiem, takich ekumenicznych ruchów, mówię to z pewną ironią niestety, w stosunku do organizacji, czy do elity tej organizacji, która nie ma na celu dobra duchowego, ale interes polityczny, czy interes organizacji, której była przez 70 ostatnich lat podporządkowana. Ale długofalowo myślę, że to wizja Jana Pawła II, raczej niż Feliksa Konecznego, chociaż ona jest kartowym związaniem. I obaj drodzy mi na jakiś specyficzny sposób. Raczej Jan Paweł II powinien być naszym drogowskazem tutaj. Przepraszam, pan nie mnie oczywiście pytał, ale będąc tam na Białorusi, muszę stwierdzić, i uwielbiam Feliksa Koniecznego oczywiście, ale on się mylił. Cywilizacja łacińska zwycięży. Dlatego tam możemy być, jesteśmy tam. I turańska przegra. Może jeszcze, przepraszam, tylko powiem, że może jeszcze jedno, dwa pytania, bo czas na podpisywanie, jeśli będą chętni. Bardzo proszę. Panie profesorze, ja chciałbym nawiązać do tych nieszczęsnych polskich obozów koncentracyjnych. Zastanawiam się, od kiedy funkcjonuje takie stwierdzenie polski obóz koncentracyjny. Mniej więcej, jeśli by pan profesor mógł jakoś nam tutaj przybliżyć, mniej więcej od jakiego czasu te obozy funkcjonują w mediach i kto może stać za tymi określeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczerze powiem, nie badałem tego zagadnienia szczegółowo. Moje wrażenia są takie, czy moje doświadczenia, że częstotliwość występowania tego określenia upowszechniła się z końcem lat 80. i w latach 90. lawinowo narastała. Można to wiązać chyba z dwoma elementami. Po pierwsze, wcześniej istniał blok komunistyczny. Polska była jego częścią. Stąd też ryzyko tego rodzaju oskarżeń wiązało się z ryzykiem konfrontacji z sowiecką polityką historyczną, silną i taką, która budziła respekt. Oczywiście nie tęsknię za powrotem do tamtych czasów, ale przypomnijmy, że był to także czas, kiedy roszczenia majątkowe środowisk żydowskich do Polski były zamrożone. Władysław Gomułka podpisał pewne zobowiązania w tym zakresie, które zrealizował w wysokości iluś tam milionów dolarów. I to miało zamknąć sprawę i nikt nie odważał się ze strony środowisk żydowskich podnosić tych roszczeń, jak długo Polska była częścią właśnie potężnego bloku komunistycznego. Kiedy Polska przyjęła postawę wyzwoleńca, który dziękuje za wszystko, za każdą łaskę tej brzydkiej panny bez posagu na wydaniu, takiej sieroty, no to oczywiście na taką sierotę, która sama siebie postrzega jako brzydką pannę bez posagu, łatwiej rzucać przyjemnie i bezkarnie wszelkiego rodzaju oskarżenia, jeżeli sami główni ideolodzy nowego państwa mówią, że tak, my byliśmy okropni, my byliśmy zbrodniarzami. No to łatwiej, to jest jakby zachęta do tego rodzaju polityki. A zbiegło się to jeszcze z jednym elementem, z przemianą niemieckiej polityki historycznej, która nastąpiła w połowie lat 80. To był oczywiście długotrwały proces. Najpierw proces kilkunastoletni niemówienia w ogóle o zbrodniach niemieckich w Niemczech Zachodnich, mówię oczywiście o RFN, takiego wyciszenia, nie wiadomo kto to zrobił, kto tam był, no przecież wiadomo, tak naprawdę wiadomo, no, ale nie mówmy o tym, cieszmy się sukcesem gospodarczym, prawda, cudem gospodarczym, mistrzostwami świata w piłce nożnej w 54 i 74 roku. Ale potem dochodzi do głosu pokolenie 68, prawda, rozliczenia ze zbrodniami niemieckimi
okresu II wojny światowej skoncentrowane na problemie rozliczeń z Holokaustem wyłącznie. Zbierającym w cień kwestię rozliczeń zbrodni niemieckich popełnionych na ludności polskiej, innych narodów słowiańskich, innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej w czasie II wojny światowej. I spotyka się to jakby w dalszej ewolucji, ta polityka, z nową fazą, w której następuje taki konsensus starego z nowym, to znaczy nie pamięci udawania, że to nie my, z rozliczeniem. Byli naziści, my byliśmy źli jako ci naziści, ale nie byliśmy sami i na pewno nie byliśmy wszyscy tacy źli. No i to już jest ta polityka, której eksponuje się pułkownika Stauffenberga, kolejnych bohaterów, cały zalew teraz filmów niemieckich pokazujących, ilu to było bohaterskich działaczy ruchu oporu niemieckiego przeciwko Hitlerowi. No i sugestia realizowana przez potężną niemiecką machinę historyczną, to jednak trzeba odkryć współsprawstwo zbrodni Holokaustu tych gorszych, tych Słowian, Litwinów, Ukraińców. Częściowo jest to zgodne z prawdą historyczną. Polska posuwa się, myślę, stanowczo za daleko w uznawaniu win czasem niepopełnionych, ale są winy, zbrodnie, no na przykład litewskiej policji w czasie II wojny światowej, odpowiedzialnej za mordowanie dziesiątków tysięcy Żydów, naprawdę w Ponarach. O tym na Litwie się nie mówi. Na Ukrainie ten sam problem. A czy ktoś słyszał o ludobójstwie w Rostowie? Nikt nie słyszał. W Rostowie szacuje się kilkanaście do dwudziestu paru tysięcy Żydów zostało zamordowanych. Przez kogo? Przez Rosjan. Tamtejszych Rosjan. W momencie, kiedy Niemcy tam wkroczyli na chwilę, potem musieli się wycofać. Nie ma mowy o tym, żeby w Rosji ktokolwiek o tym mówił, prawda? No więc jest jeden kraj, który się zgadza na takie oskarżenie. To jest Polska. Władze polskie, Gazeta Wyborcza mówi, tak, no właściwie może to nie były polskie obozy, ale mamy tyle zbrodni na sumieniu, że reagowanie na to byłoby przesadą, byłoby podkreślaniem znowu tego mitu polskiej ofiary. A zatem jednoznacznie kojarzę upowszechnienie, wejście już takie stereotypowe tego określenia do obiegu z okrzepnięciem pewnej polityki historycznej III RP. Tak, jesteśmy zbrodniarzami. Tak, właściwie całe zło historii to Polska. No może są drobne szczegóły, w których się nie zgadzamy. To ułatwia na pochyłe drzewo, znacie Państwo to powiedzenie. Polska stała się z punktu widzenia pamięci historycznej takim pochyłym drzewem i zbieramy tego owoce. Dzień dobry, dziękuję za wykład. Chciałem zapytać Pana Profesora, czy znane są Panu Profesorowi takie dwa nazwiska? Antonego Satona, takiego Amerykanina, niemieckiego pochodzenia, i Reinholda von Leitnera, taki Austriak, który pisał o kolonizacji Europy. Przepraszam bardzo, od razu wpadłem w słowo, niestety nieznane. Więc... A obydwa, tak? Obydwa nieznane, przepraszam. Bo von Leitner akurat pisał o kolonizacji amerykańskiej Austrii w czasach powojennych, ale miał swoich odpowiedników i w Niemczech, i w Francji. I to akurat do tych zderzeń cywilizacji była mowa. Z kolei Saton opisywał związki Wall Street, finansjery z bolszewikami i również z nazistami, jak to zresztą kiedyś wreszcie zobaczyłem to w oficjalnym źródle na TVP Historia, jakiejś dyskusji. Ktoś wspomniał o przelewie z Bank of New York do bolszewików na 1 milion dolarów ówczesnych. Co na dzisiejsze to jest ogromna kwota, która w dużym stopniu pozwoliła im zupełnie z mniejszewików stać się faktycznie jakimiś bolszewikami. Dlaczego o tym mówię? Że no ostatecznie, co by nie powiedzieć, propaganda amerykańska na zalew kultury europejskiej, mówię o konsumpcjonizacji, tak? O jakby no, niejakiej redukcji człowieka do zmysłowości i do jakichś tam takich pragnień typowo egoistycznych, jak władza, jakieś właśnie bycie celebrytą, sława i tak dalej. Drogę do tego, do tej kolonizacji, no utorowała II wojna światowa, choćby, czy I wojna światowa. I teraz ta propaganda amerykańska, czy tam hollywoodzka wręcz, była bardzo przygotowana, bo w sposób bardzo dobry to wykonała. No i ostatecznie, no
u nas w latach 90. zostało to powielone. Też zostaliśmy zalani amerykańską kulturą, która była właśnie takim bardzo pozytywnym, bo sam Van Leitner też pisał, że młodzi Austriacy po II wojnie światowej mieli do wyboru albo słuchanie swoich dziadków, bo rodziców już nie mieli, albo byli umoczeni w ten system nazistowski, albo zginęli. No albo wybór takiego bardzo pozytywnego nastawienia amerykańskiego właśnie z Coca-Colą, z lodami i po prostu zwykłą konsumpcją, nie? Gdzie ani historia nie ma znaczenia, ani w sumie w ogóle wartości nie mają znaczenia, tylko bawić się i jakieś takie rzeczy. No to tylko chciałem zapytać o tą znajomość tych dwóch nazwisk. No oczywiście o dwóch nazwiskach nie potrafię nic powiedzieć, natomiast odniosę się jednak do tego ważnego zagadnienia, które pan poruszył, a mianowicie próby przeniesienia odpowiedzialności za całe zło i w każdym razie wskazania jednej z głównych przyczyn kryzysu nie tylko Europy, ale także Polski społecznego na Stany Zjednoczone. Ja się z tą diagnozą nie zgadzam. I oczywiście tu można pozostać przy swoich zdaniach absolutnie. Podpunktem do tego zagadnienia oczywiście jest kwestia pomocy bankierów amerykańskich czy żydowskiego pochodzenia bankierów dla rewolucji bolszewickiej. Oczywiście są tropy potwierdzające ten fakt, ale o ileż ważniejsza, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, była pomoc Reichsbanku dla Lenina i udowodniona historycznie, nawet 40 ton złota poszło na propagandę bolszewicką z Berlina, z MSZ-u niemieckiego, no po prostu, żeby wesprzeć siłę rozkładową w szeregach wroga, czyli Rosji carskiej. Otóż to, o czym pan mówi, może być częściowo prawdą, ale może być też odzwierciedleniem niemieckiej czy austriackiej polityki historycznej, która postrzega Amerykę jako główne zło, no bo dwa razy Niemcy przegrały wojnę z kim? Ze Stanami Zjednoczonymi, przez Stany Zjednoczone. Europa już byłaby niemiecka w 1918 roku, gdyby nie Stany Zjednoczone. I byłaby ponownie niemiecka, gdyby nie Stany Zjednoczone w 1945 roku. Natomiast, i to są oczywiście zagadnienia ciekawe, przy których możemy, no jak mówię, różne perspektywy oświetlać. Natomiast ważne zagadnienie, ważniejsze dużo, jest współczesne. Czy Ameryka dla nas w perspektywie najbliższych dekad jest potencjalnie jeszcze jednym wrogiem? Czy może być traktowana jako przedłużenie Europy, o którą wspólnie walczymy? Wspomniałem, że Rosja też powinna być naszym celem. Oczywiście Amerykę traktuje jako część jednej cywilizacji zachodniej, pewien jej wariant. Ale powiem panu czy państwu, dlaczego uważam, że Ameryka na pewno nie musi być traktowana jako nasz wróg. Stan zepsucia nihilizmu moralnego w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się o wiele klas mniejszy niż w Europie. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Wystarczy zobaczyć, porównać dzieła kultury masowej, amerykańskiej i europejskiej. W europejskiej kulturze masowej, tej oficjalnej, nagradzanej, nihilizm kwitnie w każdym punkcie. Ja lubię kulturę masową, znaczy oglądam dużo filmów i tu widzę ogromną różnicę na korzyść amerykańskiej kultury masowej. Jest podział na dobro i zło. Paroma wyjątkami. Jest taki Tarantino, gdzie jest tylko zło, prawda? Ale na ogół jest podział na dobro i zło i prawie każdy amerykański film, czy gangsterski, czy inny, jest prorodzinny w jakiś perwersyjny, dziwny sposób. Ostatecznie rodzina jest dobra, rodzina się liczy. W europejskich filmach rodzina jest zawsze wyłącznie źródłem patologii, zła, zagrożenia. Religia, jeśli gdzieś się pojawia, to tylko w amerykańskim filmie, pozytywnie. Choćby w tle. Europejskim nie ma prawa się pojawić. Otóż wydaje mi się, że Ameryka jako młodsza Europa, ktoś może powiedzieć głupsza, jest wciąż dużo mniej zepsuta od starej zachodniej Europy. I dlatego należy szukać sojuszników w Ameryce, choć są tam też wrogowie oczywiście, niż odtrącić Amerykę tak, jak to robi część sfrustrowanych dziedziców III Rzeszy, którzy martwią się, że Niemcom dwa razy nie udało się wygrać wojny z Ameryką. Czy jeszcze dwa pytania, czy może kończymy? Jedno pytanie jeszcze, bardzo proszę. Tutaj pan był. Profesorze, chciałem zapytać, bo jestem zbulwersowany zachowaniem, to z poziomu Rady przy prezydencie. Ustąpił człowiek, którego znam od lat blisko, Rysio Bułgar.
chciałbym, żeby pan powiedział od środka, jak to wyglądało. Bogaj mi zaskakuje w przeciągu ostatnich lat, przecież pamięta pan kiedyś odmówił odbudowy PPS-u, prawda, na rzecz tamtej strony komunistycznej. Mija się też ostatnio z prawdą, mówiąc, że jakoś tam uczestniczył w działaniach Komisji Krajowej Solidarności. No jest to nieprawda. Więc nie tylko on tutaj z Rady ustąpił, ale profesorowi Glińskiemu też dwie czy trzy osoby odmówiły przyjęcia odznaczenia. Czy pan profesor tam od środka, od strony Rady, jak państwo to odebraliście, jak to wyglądało? To jest takie trochę może lżejsze pytanie, ale dla mnie bolesne. Z Narodowej Rady Rozwoju ustąpiły trzy osoby. Ustąpił pan doktor habilitowany Ryszard Bugaj, ustąpił pan profesor Daniel Rotfeld i ustąpił pan doktor Piotr Buras, specjalista od spraw niemieckich. Ten pierwszy ustąpił, znaczy ten ostatni ustąpił bardzo szybko, od razu właściwie no, prawie że nie przyjął, można powiedzieć, tej nominacji. No, jest bardzo silnie związany z Gazetą Wyborczą, można tak powiedzieć, ma, reprezentuje inne poglądy, radykalnie inne poglądy. Zresztą nie wszyscy reprezentują te same poglądy oczywiście w Narodowej Radzie Rozwoju. Pan Adam Daniel Rotfeld nie wycofał się manifestacyjnie, to znaczy nie chciał robić z tego sprawy, tylko uznał, że no, szum duży wokół jego osoby w Radzie, przypominanie kwestii ewentualnego uwikłania agenturalnego jest kłopotliwe dla niego i dla Rady. I on, nie czyniąc tego manifestacji, wycofał się. Natomiast manifestacyjnie jedynie wycofał się pan doktor habilitowany Ryszard Bugaj. Myślę, że w tym, co powiedział potem, są pewne przesłanki, w których mogę dostrzec no, jakieś elementy dobrej krytyki. Rada może przekształcić się, może pozostać takim kwiatkiem do kożucha. To znaczy takim ozdobnym ciałem, gdzie sobie gadamy, nic z tego nie wynika. Tak może być, jeszcze nie wiadomo jak będzie. I można tak potraktować głos czy decyzję pana Bugaja. Jednocześnie wydaje mi się, że nic takiego nie zaszło jeszcze w działaniach Rady po raptem trzech jej miesiącach funkcjonowania, co by usprawiedliwiało tak dramatyczną reakcję na funkcjonowanie Rady czy na postępowanie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pojawiły się, no powiedziałbym, niskie sugestie dotyczące pobudek pana Ryszarda Bugaja, dotyczące kwestii jego włączenia do no, tej Rady Bankowej, zapomniałem jak ona się tam nazywa, wiążącej się z realną władzą, realnymi pieniędzmi, realnymi wpływami. Co jak wiadomo nie nastąpiło, pan Ryszard Bugaj nie został do tej Rady nominowany. Czy takie sugestie mogą być tutaj trafne? Nie mam pojęcia. Uważam, że krytyka ze strony pana Ryszarda Bugaja była no nieco przedwczesna, a mam nadzieję, że się nie potwierdzi w przyszłości i że jego decyzja no, będzie powodem jego raczej żalu później, że zdecydował pochopnie. Mam nadzieję, bo szanuję go i uważam, że wiele ważnych głosów z jego ust padło w debacie dotyczącej naszej gospodarki, naszego społeczeństwa w ostatnich 20 paru latach, więc traktuję jego decyzję poważnie, ale uważam, że zapadła ona pochopnie. Jeszcze ja pragnę wyrazić moją wdzięczność za artykuł w naszym dzienniku związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Szczególnie jestem wdzięczna za uświadomienie, że Polska przyjmując chrzest nie tylko weszła w orbitę państw cywilizacji łacińskiej, nie tylko swoją państwowość no, zapoczątkowała, ale że weszła w krąg działania Ducha Świętego. O tym się tak mało mówi. O to modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II i ja myślę, że właśnie trzeba często o tym pamiętać, a w ogóle widać, że ten duch wieje przez Polskę i w tym nasza nadzieja. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie ja pani dziękuję za to najważniejsze chyba podsumowanie, że niezależnie od tego, co my tutaj po ludzku sobie myślimy i robimy, mamy tyle znaków świadczących o tym, że są siły potężniejsze od nas,
siły, które przynoszą nam wiele nadziei w ostatnim czasie, mimo tych wszystkich ponurych spraw, o których mówimy. Mówiłem o tym, że jesteśmy teraz, wydaje mi się, w sytuacji lepszej niż byliśmy 20 parę lat temu. Także jeśli idzie o stan dyskusji o Polsce. Mamy większe możliwości, żeby swobodniej, śmielej, z większym poczuciem pewności naszych racji szukać prawdy o historii Polski, a nie schylać kornie plecy do razów zadawanych nam ze złymi intencjami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.